det først oppkorrigert til. Kan jo nå trå til Steiner. Og det gjør han også, og det langt, og det godt, og det omgangens beste hopp. Krat je svoj pohod na vrh začel tudi kasnejši dvakratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, Avstrijec Armin Vogler. Po prvem dnevu je bil si... Jari Puikkonen ottaa varman päälle hypyt 171 ja 168 metriä. Alastulonsa hän ottaa jo täysin varmasti ja maailmanmestaruus sinetöityy hienolla tavalla. Mit seinen 191 Metern. Aber der Andi, der ist so nervenstark. Dem traue ich jetzt natürlich alles zu. Aber ist zu gefroren ein bisschen. Ein bisschen zu gefroren. Aber was er dann noch herausgeholt hat. 175 Traumsprung, Meter. Traumsprung. Er war vielleicht vom Aufschwung ein bisschen, meiner Meinung nach hat er mit dem Oberkörper ein bisschen weggerissen. Vielleicht sieht man das nochmal in der Wiederholung. Aber das dürfte jetzt der Neuländer gewonnen haben. Die Weltmeisterschaft. Ich weiß und es nicht. Den Tagessieg oder ist nicht kein Tagessieg? Ja, das muss ganz knapp sein. Das muss ganz knapp sein. Warten wir es ab. Der Computer wird uns das relativ schnell errechnen können. Ganz knapp. Jetzt schauen wir da die Zeitlupe an. Müssen wir vom Oberkörper aufpassen. Von rechts nach links zu lesen. Das sieht noch gut aus. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Aber da ist der Oberkörper ein bisschen zu gerade gewesen. Man sieht jetzt da, hat er vielleicht ein bisschen zu viel Geschwindigkeit verloren. Man sieht, wie er da voll auf Zug geht. Dass er da noch 175 Meter herausholen kann. Ganz genau. Ja, hat auch ein optimales Gefühl. Unter der ja auch Armin Kogler zu finden war. Weltmeister. Das ist der Tagessieg. Ah, das ist der Tagessieg. Das ist der Tagessieg. Överraskande en norsk världsmästare idag. Det här är Ole Gunnar Fidjestøl som hoppade 176 meter i sitt näst längsta hopp. Men här är sista försöket når han längre. Norrmannen flyger hela 181 meter som blir dagens längsta. Här är reprisen på guldhoppet. Och med det hoppet satte han ordentlig press på jugoslaven Primoz Ulaga som hoppade efter Fidjestøl. Men Ulaga klarade inte längre än 173 meter och det räckte för att Fidjestøl skulle bli världsmästare. Norges första i skidflygning. Ulaga blev tvåa.
etwas ein bisschen einen vorsichtigeren Sprung machen, ein bisschen nicht zu viel, allzu viel zu riskieren, weil die Verhältnisse doch wahrscheinlich nicht so optimal sind. Der Tagessieg ist ihm nicht mehr zu nehmen. Ja, er ist auch ein bisschen verhalten herausgesprungen. Er geht zwar weit runter an die 160, 165, aber er hat das ganz gut gemeistert. Du hast dich genau an deine Anweisungen gehalten, Thomas. Und das war natürlich auch klar, dass man hier jetzt nicht mehr volles Risiko geht. Ja, er ist natürlich auch schon einige Zeit dabei. Und das ist eben dann die Erfahrung, die man dann hat, dass man eben dann genau weiß, jetzt muss ich riskieren, jetzt kann ich voll gehen oder jetzt muss... nahecován včera večer a nemluvil o ničem jiném než o vítězství. A Jaroslav Sakala letí daleko. I když tam bojoval s větrem ve vzduchu, byla to veliká dálka. Budeme s napětím čekat na změření. Podívejte se ještě jednou, jak dostával jeden náraz větru za druhým. A už to víme, dolétl na 185 metrů a dostává se samozřejmě na první místo. Tak máme medaili, je to skvělé a budeme jenom s napětím čekat, jakou bude mít hodnotu. Už může být v nejhorším stříbrná. A jenom připomenu, že poslední medaili získal právě v Planici v roce 85 Pavel Ploc bronzovou. Tak teď možná odmávl Pavel Ploc Jaroslava Sakalu. Był jedyny, który przekroczył 180 metrów pierwszej serii. A teraz przecież wszyscy skaczą dużo dalej. Czy będziemy świadkami 200-metrowego skoku? Nie, 200 metrów nie, ale wystarczająco daleko, żeby prowadzić po pierwszym dniu, jak przypuszczam. Trochę krócej od rywali, 183. Nie, jednak nie, jednak na drugim miejscu, a więc 183. So, und jetzt warten wir aus Kazuyoshi Funaki. Gibt es einen deutschen Sieg oder gewinnt Kazuyoshi Funaki? Einen leichten Vorsprung hat er, einen halben Meter, aber er hat gute Haltungsnoten in den drei Sprüngen bisher bekommen. Was kann er? Wie weit springt er? Kazuyoshi Funaki, ich glaube, er ist der neue Skiflug-Weltmeister und er hat es im Gefühl, er weiß es. Kazuyoshi Funaki hat sich nicht nervös machen lassen. Oder vielleicht doch, die Blicke gehen hinauf. Hat es Funaki oder hat er es nicht? Er hat es, 406,2. Das ist die Topnote des Tages, Kazuyoshi Funaki. So heißt der 15. Skiflug-Weltmeister und so heißt auch der Tagessieger heute. Piątek są nieważne. Nowym rekordzistą skoczni Andreas Witthels. No ale teraz Sven Hannawald. Czy z kolei żołnierz kompanii sportowej Bundeswehry, 25-latek z Hinterzarten, wytrzyma ciśnienie? Musi skoczyć powyżej 190 metrów. Był wicemistrzem świata za Kazuyoshi Funakim. Już wiadomo, że będzie miał medal, bo leci daleko, daleko. Medal! Kto wie, może dalej. Chyba nowy rekord skoczni kolejny. Sven Hannawald, mistrzem świata. Szalona radość. Hesa, czwarty tytuł dla Niemców w historii mistrzostw świata w lotach. Aschenbach, Ostwald, Toma, a teraz Sven Hannawald. Srebro. Dwa lata temu, a teraz złoto. Nie ma wątpliwości. Miał przewagę 16 punktów nad Witthelsem. Być może ją nawet jeszcze powiększył. Wspaniałe skoki Svena Hannawalda we wszystkie dni. Zdecydowanie najlepszy na tym mamucim obiekcie. Jak najbardziej zasłużenie tytuł przypadł jemu. Nie było żadnej przypadkowości w tym, że ten właśnie zawodnik zdobył złoty medal. Srebro dla Austriaka Andreasa Witthelsa. Brąz dla Fina Jane Ahonena. Czwarty Tommy Ingebrigtsen z Norwegii. Piąty Noriaki Kasai. A dopiero szósty Martin Schmidt. No, nie wygrał ten Niemiec, to wygrał inny.
No ale walka o Puchar Świata będzie się toczyła dalej. Witthels odrobił dzisiaj sporo punktów do Schmidta, a to dobrze nam wróży, bo będzie rywalizacja zaciekła do samego końca. Jeszcze sporo konkursów, jeszcze się wszystko może... ist unterwegs. Fast Windstille, steht hoch in der Luft. Das ist die Führung. Und wie? Sven Annawald mit einem riesen Vorsprung in Führung. 202 Meter für ihn. Der einzige, der zwei Ausnahmesprünge nach unten gebracht hat. Die Führung für Sven Annawald. Und mit welchem Abstand? 28 Punkte Vorsprung für Sven Annawald. Das sind über 20 Meter Vorsprung, 24 weiten Meter Vorsprung nach einer tadellosen Leistung. Was sollen wir an diesem Sprung noch herummäkeln? Zurecht bekommt er den 19,5 im Schnitt. War das schon der Titel? Sein Servicemann von Rossignol, sein Vater, sein Betreuer, alle sind sie zu sehen, alle freuen sie sich. Sven Annawald mit Abstand der dominierende Flieger hier auch in Harz. Von oben bis unten ein phänomenaler Sprung. Perfektion wird langsam zur Gewohnheit. Bei Sven Annawald fast spielerisch die Landung und Reinhard Hester weiß natürlich auch, dass alle anderen gepatzt haben, dass keiner einen gleichwertigen... Bez medalu, a całe podium będzie dla Skandynawów. I teraz dla kogo? Roar Ljekelsej, wspaniała forma w ostatnich tygodniach. Leci, 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 jeszcze leci! Być może był to skok po Mistrzostwo Świata, być może. Zobaczymy, co na to Tami Kiuru. Ale w tych warunkach był to skok naprawdę znakomity. 210,5 metra. Oceny jednak dziwnie, nie będzie mistrzem świata. Roar Ljekelsej zostaje, proszę Państwa, mistrzem świata w lotach narciarskich. To jest pewne. Proszę Państwa, zatem Roar Ljekelsej, mistrzem świata w skokach narciarskich. Myślę, że jest to efekt postawy jego znakomitej formy w całym sezonie. Jest to forma bardzo równa. No, na turnieju czterech skoczni miał takie lekkie załamanie, lekkie siodełko, ale też poza 20 miejsce nie wypadł. 19 pozycja to było najgorzej, co miał w tym sezonie. Dwukrotnie w Neustadt, ale tam była spora loteria, i w Innsbrucku. 5 zwycięstw w Trondheim, w Engelbergu, 2 razy w Sapporo i loty w Oberstdorfie. No więc zwycięża w lotach zarówno w Oberstdorfie, jest mistrzem lotów, jest najlepszym lotnikiem narciarskim świata w tym sezonie. Roar Ljekelsej. To pewna niepewność, powiedziałbym. Troszkę może niezręczności w tym jest, ale jakaś niepewność pojawiła się na twarzy Miki Kojonkowskiego. Roar Ljekelsej będzie mistrzem świata, tak jest, jest mistrzem świata. Po raz drugi reprezentant Norwegii, Roar Ljekelsej, uciszył te trybuny zdecydowanie swoim gestem zwycięstwa, a przede wszystkim wcześniejszym swoim skokiem. Też skoczył wyraźnie ponad 200 metrów, nieco krócej od Witthelsa, nieco krócej od Morgensterna, ale wystarczająco daleko, by w sposób absolutnie zdecydowany, nie podlegający najmniejszej dyskusji, zostać po raz drugi z rzędu mistrzem świata w lotach narciarskich. Mika Kojonkowski odbiera gratulacje od Aleksandra Poitnera. Trenerzy zespołów Norwegii i Austrii gratulują sobie nawzajem, obaj mają wielkie powody do zadowolenia. Cieszy się ekipa norweska, bo przecież najważniejsze trofeum przypada właśnie Norwegowi. Jeszcze raz oglądamy skok Ljekelseja po tytuł mistrza świata, po drugi złoty medal w lotach narciarskich w jego karierze. Punktu dzieli tego młodego 18-latka, mistrza świata juniorów, Gregora Schlierenzauera, od Kocha.
nie skakał. Debiut, pięknie wyszedł, odważnie. Zobaczymy jak daleko. Daleko! I zobaczymy teraz, co zrobi Koch. Czego tym skokiem nie znokautował psychicznie. 211,5 metra. I będą na pewno wysokie noty. To był piękny lot, piękny. 19, 19,5. Trzeba zatem skoczyć będzie. Koch dostawał przy wszystkich swoich trzech najodleglejszych skokach, zwłaszcza przy dwóch pierwszych, niskie noty. Teraz od sędziów będzie 50, pewnie 8 punktów. 211,5 metra. On miał 212, 217,5, 208,5, 211 w tym ostatnim i pół metra skoku locie. Gregor Schlierenzauer. Zatem mają tytuł Austriacy. Ale kto ma ten tytuł? To jest pytanie. Simon Amann, on po złoto. Po złoto. No i jak zobaczymy, co zrobi, czy będzie chciał dalej od innych. Tak, jeszcze postawił sobie kropkę na D, spadło z niego napięcie. No i 236,5 metra. On jest drugi w historii, dalej skoczył tylko Biernej na Romoren. Szczęśliwy Schlierenzauer, szczęśliwy Jakobsen. I pechowo dzisiaj o 0,4 punktu poza podium Adam Małysz. Dwa dni takich emocji i 0,4. Czy jest w świecie sprawiedliwość? Mistrz świata w lotach, mistrz świata na dużej skoczni, czterokrotny mistrz olimpijski na obu skoczniach, Simon Amann ma wszystko. Ma w tym sezonie klasę, wielkość, jakiej nie miał nikt od dawna. Kraniec, Martin Koch czy Runevelta? Oto skoczek, który w opinii wielu był wymieniany w gronie faworytów do złotego medalu. Robert Kraniec, znakomity lotnik już w powietrzu. On tracił tylko 3 metry do Runevelty. Pięknie, wysoko, ależ to będzie dobry skok. Genialnie! Genialnie teraz poszybował Robert Kraniec. Czy to jest skok, który da mu tytuł mistrza świata? Wszystko na to wskazuje. Ależ teraz poszybował Kraniec. Brawo, brawo, brawo! 244 metry w niekorzystnych warunkach. Obraca się Goran Janusz, przyjmuje gratulacje od poszczególnych trenerów, bowiem to, co zrobił Robert Kraniec, ależ pięknie, ależ wspaniale, z jakim dostojeństwem szybował nad zeskokiem Vickersund-Bakken. Oto Robert Kraniec, król Vickersund, czy będzie mistrzem świata? Sprawdzają się słowa wszystkich tych, zresztą to nie było tajemnicą, że Kraniec jest przygotowany, że to jest lotnik, to jest skoczek, który potrafi walczyć w powietrzu. Oto przyjmuje gratulacje w tej chwili od swoich kolegów, od Jurija Tepesza, od Jureszinkowca, no i robi... reprezentanta Niemiec. Awans na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wygrywane konkursy albo miejsca na podium. No, brakuje mu tego medalu, bo nie było go na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj walczy. No i wydaje się, że z ogromnym powodzeniem walczy Severin Freund o to, aby medal mieć. Będzie liderem. O, bardzo dobry ten skok, także w trudnych warunkach. Prawie metr na sekundę z tyłu skoczni, a on osiąga dobry rezultat. 191,5 metra. Półtora metra bliżej niż Noriega.
Yuki Kasai dużo bliżej niż Kołdelka, no ale miał nad nimi oczywiście sporą przewagę z pierwszej serii, no i oczywiście będzie liderem. Noty od sędziów dosyć rozbieżne, od 18,5 do 19,5 punktu. No wydaje mi się, że 18,5 może troszkę za mało, bo jednak stylowo ładnie skacze i poprawnie ląduje Severin Freund. Zawiadł dodane 14,8, będzie na pierwszym miejscu Severin Freund. Jego przewaga nad Wardalem to jest... Traci tylko 1,3 punktu do Kenneta Gangnesa. 221 metrów dzisiaj w serii próbnej. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia i ląduje pięknie, ląduje daleko. I on znowu wyprowadza bardzo mocny cios w kierunku rywali. Pięknie, brawo, Peter Prewc. 243 w pierwszej serii, potem 213, a teraz 244, a więc dokłada met. Niesamowicie, nowy rekord, kolejny rekord w tej skoczni. Peter Prewc, znowu wielki. Będzie miał odjętych 16 punktów za wiatr. Noty od sędziów po 17, od 17 do 18,5 punktu. Ale naprawdę, kiedy patrzy się na to, jak on połyka przestrzeń, jak on szybuje tam gdzieś w przestworzach, ręce same składają się do oklasków, niczym ten Aleksander Wielki Orzeł, który tutaj ląduje tak dostojnie. Peter Prewc oddaje swoje lot. Pięknie, brawo. Od paru sezonów w ścisłej czołówce światowej, no ale zawsze na wielkich imprezach, drugi, trzeci, w zeszłym sezonie w Pucharze Świata zgromadził tyle samo punktów, co Severin Freund, ale miał ich 5 zwycięstw i zajął drugie miejsce. W tym sezonie zaczął wygrywać, no i no, byłoby chyba taką wielką niesprawiedliwością, wielkim jego pechem, gdyby nie wygrał tych mistrzostw świata w lotach. Na razie jest liderem, skoczył genialnie, ma 10,9 punktów przewagi nad Stefanem Kraftem. Er hat natürlich die ganz andere Basis, aber ein Kamel hat aufgeholt. Der hat die Fehler abgestellt. Wie kommt er oben durch? Geht. Und hier kann er resultieren. Der fliegt. Der geht. Boah. Ja. Tande auf dem Weg zum ganz großen Triumph. Aber du siehst, wie er kämpfen muss. Also ich meine, er war jetzt noch um die 200 Meter, 11 Meter kürzer als Stoch. Und das ist die Stabilität, aber ein Stoch gibt nicht auf und das weiß auch Tande. Und da jetzt locker zu bleiben, ja, und für den nächsten Flug. Springt bei ähnlichen Bedingungen wie Freitag dann einfach eben mal die 10 Meter weiter als Richard Freitag. Alex Stöckel hat gestern gesagt über Daniel André Tande, ich habe ihn noch nie so stark Skispringen oder Skifliegen sehen wie momentan. Und das schreibe ich sofort. Sein Trainer. So, jetzt schauen wir, wie viel Vorsprung hat er vor Stoch. 13,3 Punkte liegt Tande vor Stoch nach dem dritten von vier Durchgängen. Und ganze 24... He could lose the gold. It's in his hands. He's been brilliant so far. 241, 223.5, 240.5. This for the Ski Flying Championship of the World. Geiger with a 7 meter cushion and a telemark. And Stefan Horngacker and the coaching team of Germany believe that he's done enough. The star marks are at least 6 points better than Granerud. The distance though is 12 meters down, or 11 and a half meters down, so a different reaction there, because Granerud, despite the fact that he didn't get a telemark, Carl Geiger anxious, and this is going to be close. He's got a little bit more backwind compensation, but he had 7 meters, but he lost 11 and a half meters. That gave him an advantage of 4 to Granerud. That's what he gave away, but then he clawed back 6 points, which is 5 meters in terms of style points. It's nip and tuck. Is it Germany? Is it Norway? I'm going to leave the computer to work this out. Here we go. Watch the blue barometer.
Germany or Norway, it's Germany. 877.2, and Geiger clings on by half a point.